Szczęść Boże, dzień dobry. W tych pięknych okolicznościach przyrody chcę powiedzieć dwa słowa o gniewie, który dzisiaj też się pojawia. Wczoraj był gniew Jezusa, a dzisiaj jest gniew Naamana, a także gniew mieszkańców Nazaretu, miejscowości rodzinnej Jezusa. Ten gniew wydaje się być zupełnie inny, zwłaszcza Naamana, który nie tego się spodziewał. Myślał sobie, że prorok wyjdzie do niego, że dotknie go, że przyjdzie jakaś moc z nieba i uzdrowi go. Tymczasem Elizeusz mówi mu, żeby poszedł się obmyć 7 razy w rzece. I to w rzece izraelskiej. A przecież lepsze rzeki to nawet są tam, gdzie mieszkał, w Aramie. Też sobie pomyślałem o tym, że bardzo często chciałoby się, żeby Pan Bóg przychodził i dotykał przez wielkie rzeczy, wielkie znaki, żeby to było bardzo namacalne, bardzo mocne. I te pretensje chyba są niezbyt uzasadnione, ponieważ trudno jest dostrzegać Pana Boga w tym, co małe, w tym, co uniżone, w tym, co takie niepozorne, jak uśmiech, jak sprzątanie pokoju, które dzisiaj zrobiłem, jak spotkanie kogoś, jak drobne obowiązki, które są do zrobienia. Spotkać Boga w tych rzeczach wcale nie jest tak łatwo. I rzeczywiście potrzeba do tego pewnej uważności, cierpliwości i otwartych oczu, ponieważ widzimy Boga, który się uniża. Jego droga do człowieka to jest zawsze droga uniżania się. W związku z powyższym jakby Bóg będzie taki właśnie. Bóg będzie jakby trochę ukrywający się, niedostrzegany tak bardzo mocno, jak podczas wychodzenia Izraela z Egiptu. Bóg, który ukrył się tak naprawdę w głębi mojego serca, w głębi każdego serca. I tam może jest go nawet najtrudniej znaleźć. My bardzo często szukamy Boga na zewnątrz siebie, szukamy Go wokół siebie, a tymczasem Jego pierwsze przychodzenie do nas to jest w naszym sercu, w tych głębinach, które są połączone z Nim, naszych głębinach, gdzie Jego głębia przyzywa naszą głębię, jak mówi jeden z psalmów, i chce się spotkać. Tam jest miejsce spotkania. I w drobnych poruszeniach serca, w drobnych poruszeniach ku dobremu, właśnie tego, żeby się uśmiechnąć, żeby spojrzeć łaskawie na bliźniego, żeby dostrzec jego potrzebę i mu pomóc, żeby mu przebaczyć. W tym Pan Bóg przychodzi i nie jest to łatwe spotkanie, bo rzeczywiście bardzo często spodziewamy się czegoś innego. Ale może warto otwierać się na to, co małe i drobne, i spotykać Boga w tym, co małe i drobne, w tym, co niepozorne, ponieważ w tym jest ukryty Bóg. Bóg, który jest pokorny i w ten sposób chce mnie również prowadzić do coraz większej pokory. A pokora to jest jedyna droga rozwoju duchowego, jedyna droga rozwoju mojego życia. I chcę nią iść. I Was również zapraszam właśnie do takiej drogi. Spotykania Boga w tym, co małe, w tym, co wewnątrz nas. Droga, która prowadzi do pokory, czyli do miłości też, do wolności. Dobrego dnia z Bogiem.